Primusia, dzień dobry! Lopciu! Jejku, kto tu biegnie? Cześć, myszko! Ty się przyszłaś przywitać, a prima nie? Ja poszła pić. Kto tu przybiegł? Dzień dobry! Dzień dobry! Stęskniłaś się? Ojoj! Wróciliśmy! Tęskniliście, widzowie, kochani moi najlepsi, najsłodszy. Ja bardzo za wami tęskniłem, ja już nie mogłem wytrzymać w tej Afryce, w tej dziczy. Ja musiałam srać na kamienie i kąpać się, kurde, wiadrem. To była masakra. Ale już do was wróciłem, zaczynamy normalne odcinki. Nie zaczynamy, bo zaraz, w sumie jutro, lecimy do Turcji na wakacje. Dzięki Ole, że nie mogę nagrywać dla moich super widzów. Ale dzisiaj jedziemy do koników i dzisiaj mają bardzo ważną, dziwną, specyficzną rzecz robioną. A propos, przyjeżdża do nas pani Agnieszka. Pani Agnieszka będzie przeprowadzać terapię czaszkowo-krzyżową. I ja wyczytałem, że to jest terapia czaszkowo-krzyżowa, jest rodzajem terapii manualnej, oparta jest na anatomii i fizjologii. W naszym ciele występują trzy rytmy fizjologiczne: bicie serca, oddychanie, rytm tętnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, a terapia czaszkowo-krzyżowa stosowana jest w celu normalizacji jego przepływu. Jakby to powiedzieć? Nie wiem, jak to powiedzieć, ale ty to powiedz. Ale co? No co to jest tak naprawdę? Dila to miała jakiś czas temu robione. I robiła przy tej terapii bardzo dziwne rzeczy, jakby w nią coś wstąpiło. Tutaj możecie zobaczyć nagrania. Masz nagrania? To jest ogólnie taka hipnoza dla konia, takie coś. Tak. Robi się mu reset głowy. Tak. I pomaga się mu na tle energetycznym. W wielkim, wielkim skrócie, to jest normalna jakby terapia fizjoterapeutyczna czy osteopatyczna. Ja dla ludzi też to jest wszystko robione. Tak, ale ta pani, która to robi, ona, no nie wiem, jak to powiedzieć, ma dar. I tak skracając, upraszczając, ona łączy się z koniem. Rozmawia, czy tam w myślach. No ja też wiem, jak to brzmi, ale sprawdzimy to. Sprawdzę to dla was i powiem wam, co, jakie mam wnioski. Wy też możecie napisać w komentarzu, czy mieliście styczność z tym, z wiem, tym że druga czymś. Pani taka to jest też Ania Dymek, nie? Która się łączy też z tym. Wiele osób z nią miało, też słyszałam. Tak, słyszałem. Ja jestem trochę sceptyczny do tego, ale dzisiaj przyjeżdżę do pani Dalowki Lidla Dili, żeby sprawdzić, czemu Lowka jest popierdolona. I zobaczymy, co ona nam powie. Może jak się uda, to coś nagramy z nią. Jak nie, no to nie. No, więc zaczynamy. Muszę zapłacić za paliwo. Daj. Primusia! No cześć, bumbelku, cześć! Cześć, Dilusia! Lowcian, chodź tu! Ojej! Tak się cieszysz. Dzisiaj masz wizytę egzorcysty! Zobaczymy, co ci w tym ubie siedzi. Ta Lowka tak zerżała? Tak. Terapia kraniosakralna, czyli czaszkowo-krzyżowa, to jest najłagodniejsza forma osteopatii. Pracuje się na płynie rdzeniowo-mózgowym i można pracować na wszystkich układach, na kostnym, na nerwowym, z dziećmi, z kobietami w ciąży, można pracować ze zwierzętami. Ja najczęściej pracuję z pacjentami z traumą i tutaj dzisiaj robiliśmy wszystkie trzy, ale Lowka, która chyba ma największy poziom traumy, bo jeszcze nie potrafi się odnaleźć w nowych warunkach. Jest 3 miesiące po oddzieleniu od matki i szuka takiego kontaktu z innym koniem i trochę chce, żeby być zaopiekowana. Więc ona przerzuca bardzo te potrzeby bycia przy matce na Primę. Prima jest bardzo świadomym koniem, bardzo czuje tą odpowiedzialność i próbuje temu podołać. Lowki są bardzo aktywne jelita. Taka nawet aktywność jelit może być związana z zarobaczeniem, ale może też powodować, podobnie jak u dzieci z ADHD, takie bardzo przeczulenie duże na bodźce z środowiska zewnętrznego, więc trzeba pilnować diety, cukrów, żeby tych cukrów nie było za dużo w diecie. I właśnie taka nadaktywność układu współczulnego powoduje takie bardzo duże pobudzenie i nadaktywne reagowanie na bodźce z zewnątrz. I co jeszcze? No Prima
bardzo mądry, bardzo odpowiedzialny, bardzo zrównoważony koń, który próbuje przejąć tą rolę opiekuna i jest to dla niej dość mocno obciążające. No a kobyłka tutaj, no to przede wszystkim uruchomienie, taka mobilizacja pleców i powrót do zdrowia po kontuzji. Jest troszkę sfrustrowana, troszkę emocji takich związanych z tym, że brakuje jej ruchu, brakuje jej tego odreagowania na pięć i tutaj głównie rzeczy manualne robiliśmy. No nie rób takiej miny. No jesteśmy po i ja nie mogę, co tu się działo? Ona opowie. Ja nie wiem co o tym myśleć, więc jakby zostawię, opowiem wam jak to było, zostawię was bez jakby podsumowania tego, mojego zdania, bo ja nie wiem w sumie co mam o tym myśleć. Chcę, żeby to było jak najbardziej obiektywne i żebyście sami jakby wyrobili sobie zdanie na ten temat, bo ja, no ja nie mam zdania. Więc zaczęło się od tego, że Dila jakieś miała robione rzeczy na mięśnie, rozciąganie, coś tam bla bla bla, to jest nieważne. Ale potem pani Agnieszka powiedziała, że... No tak w skrócie, bo ja też nie chcę wam wszystkiego mówić, bo trochę tych rzeczy jest takich prywatnych i nie chciałabym się ze wszystkim dzielić, bo po prostu są takie prywatne. No to w skrócie Dili przeszkadza jej ciało, bardzo chce wrócić do formy, bardzo chce wrócić do biegania, bardzo chce wrócić do treningów. Ma już dość stania, jest zastana, ma dość odpoczynku, chce mieć dużą przestrzeń, chce biegać, chce trenować i chce wrócić do formy, bo czuje się bezwartościowa, nie że bezwartościowa, tylko ma obniżone poczucie wartości przez to, dobra, że... Dobra, nieważne. Ale słuchajcie to, potem poszliśmy do Loki, żeby zrobić tą terapię i pani Agnieszka położyła jej tak rękę, żeby właśnie chyba kontrolować te płyny jakieś tam, te mózgowo-rdzeniowe, tak? No i powiedziała od razu, że Lowka ma problemy z jelitami. No i w sumie ma, bo ma dużo robaków no, Lowka i cały czas ją próbujemy odrobaczać. Jest na silnej kuracji po prostu tak. Teraz. Tak, no i nie wiem skąd ta pani to wiedziała, no chyba, że ogląda każde nasze stories. A wątpię, bo to pani poważna kobieta jest. Potem, jak robiła Lowkę, to nagle spojrzała się na Primę, bo Prima zaczęła się rozciągać, zaczęła tak ziewać i wyszło na to, że Prima się bardzo martwi o Lowkę, że ona jest bardzo odpowiedzialna nie tylko za Lowkę, ale jakby ona się czuje odpowiedzialna za całą tutaj stajnię, że to jest jej stado. Z tych trzech koni tamten ma najwyższą świadomość. Świata? W ogóle. Świadomość swojej jakby taką życiową, swojego istnienia, zachodzących procesów, które się to wszystko układa między ludźmi, w tym stadzie. Tamten koni ma większą świadomość. Ona jest bardzo dorosła umysłowo, jak nas mówię. No najgorsze jest to, że ona ma to poczucie odpowiedzialności. To w nocy przyjadę czy za dnia, ona cały czas przez i no w sumie to trochę może być takie, no bo Prima cały czas ma głowę wystawioną z boksu, o właśnie tam. Przez cały czas jak tu przechodzimy, Prima ma głowę z boksu wystawioną i ona obserwuje jakby wszystko. No i to mogło się niby też zgadzać. Co jeszcze powiedziała? Że Lowka ma ADHD i po prostu ma takie już stwierdzone ADHD i nie umie panować nad sobą, nie ma wyrobionego swojego zdania. Ona nie potrafi wchodzić do takich przedpunktów, że ona jest spokojna, obserwuje otoczenie i się dlatego w ogóle jakby nie uruchamiała, tylko na zasadzie akcja reakcja. I ciągle to się bum. I też powiedziałaś, że ta agresja Lowki na początku była spowodowana tym, że jej matka też podobno była agresywna, no a my jak widzieliśmy raz matkę tylko, no to ona prawie człowieka zabiła, więc to też może się zgadzać, no ale o tym nikomu 100% nie mówiliśmy, tylko my to wiedzieliśmy, no i to też się w sumie łączy. Następna rzecz, o tak Lowka też robiła. Lowka jeszcze trzyma. Tak. Kompletnie jest mocna, ona jest po prostu, w ogóle nie ma żadnego innego wyobrażenia zachowań innych. Jest idealną kopią swojej matki. I Lowka nie miała żadnego wzorca takiego i wszystko jakby wzięła od matki. Ona jak ma jakby takie jeszcze nieprzeciętą pępowinę od matki i wszystkie te wzorce od niej wzięła, więc ona jest też taka nieufna. Ile się dzieje ona? Tu jest 11 maja. To teraz będą... No, to jeszcze to nie zanikło. To jest dalej po prostu czuć coś tak ciepło, że było bardzo czuć takie... Kompępowinę z mamą, ona jest po prostu, ona nie rozumie w ogóle, że ona z całego procesu uczenia się innego niż przez kopiowanie ona nie wytworzyła. I tutaj to, co robię, bo sam kiedyś robiłam kępowinę u matki, nie?
A tutaj robię trampolinę u rybaka. Prima jest bardzo, czuje się bardzo odpowiedzialna za Lovkę i trochę ją to przytłacza, że musi się opiekować Lovką, ale też nie chce z tego zrezygnować. Prima podobno jest bardzo świadoma. Bardzo, jakby Dila wie, że jest koniem, Lovka wie, że jest koniem, a Prima wie wszystko, po prostu wie, co się wokół niej dzieje, wie, jakie kto ma relacje, kto się z kim lubi, nie lubi, kto, jakie są relacje między końmi i ona jest takim guru koniem jakby. Bardzo rzadko spotykamy. Dobra, nie mam pojęcia, co o tym myśleć. To jest nasza relacja, też mogliśmy coś pokręcić, no ale taki wiecie, to na szybko relacja. Myślcie o tym, co chcecie. Ja jakby, no nie wiem, co o tym myśleć. A teraz idziemy biegać ze źrebeczkami. Ja jeszcze tylko dodam, że aby pomóc Lovce odnaleźć siebie, odnaleźć jakby prawdziwe relacje między ludźmi, a nie tylko te, które zna od matki, to mamy mieć dużo ćwiczeń, różnych gier z nią przeprowadzać, dużo ćwiczeń, w których ona sama o różnych rzeczach decyduje, w których myśli, dużo kolorowych drągów, dużo slalomów, dużo korytarzy z drągów, dużo piłek, tak żeby ona cały czas miała zajęcie i tak, aby ją wyciszać i żeby też to, ten syndrom ADHD, kochanie ty moje, żeby po prostu to ADHD u niej też wyciszać. O, moje słoneczko kochane. Primusia! No chodź tu, otworzę ty no kochane. Idziemy. Przegadaliśmy ogólnie to z naszą behawiorystką i ona powiedziała, żeby z Lovką, żeby ją bardziej usamodzielnić, rozwinąć jej kreatywność, będziemy robić zadania takie, żeby mogła sama jakby podejmować decyzje. A z Primusią zrobimy tak, żeby ona jakby nie brała wszystkiego na siebie i zaufała człowiekowi tak, żeby mógł ją prowadzić. Więc będziemy po prostu ćwiczyć ładne chodzenie, ustępowanie, chody boczne i te sprawy, nie? A z Dilusią co będziemy ćwiczyć? Brzuszek będziemy ćwiczyć, tak? Dilusia, brzuszek? Brzuszek i mięśnie brzuszka, nie? Żeby szybko wrócić do pracy. A niech mi ktoś jeszcze powie, że Dila się na emeryturę nadaje, bo już nie chce biegać. Ja wiem od samej Dili, że ona chce wrócić i żeby było jak kiedyś. Tak mi powiedziałaś, prawda? No. Zobaczcie też, jaki Lovka ma już chill bez Primy. Jesteśmy na innym padoku, a Prima z Matim była tam daleko na końcu i jakby ona nawet nie spojrzała ani nic ze Primą. Także z tym mamy też coraz lepsze efekty. A jeśli chodzi o to Maroko, no to ja się cieszę, że w ogóle przeżyłem masakrę. Ja tylko tam krzyczałem i modliłem się, żeby przeżyć. I więcej odcinków o Maroku i informacji o Maroku będzie u Oli na kanale, więc zapraszam. Będą się pojawiać mniej więcej co tydzień, no to lepiej dla mnie. I chciałbym powiedzieć wam, że dziękuję za 50 000 i zapraszam na kolejne odcinki na moim kanale.